Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj program Sport Cafe z terenu. Czasami ruszamy się z miasta, żeby pokazać ludzi z pasją, ludzi, którzy są absolutnie oddani swojej sprawie. Dzisiaj jesteśmy w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim, gdzie odbywają się zajęcia boksu, zajęcia pięściarstwa. Te zajęcia prowadzi dwóch braci, którzy są bezpośrednio też związani ze startem Włocławek. Zapraszam na mój program. Mój gość czeka już na mnie w ringu, ale absolutnie dzisiaj bić nie będę, nie mam zamiaru. Witam Cię, Jarku. Jarek Kapeliński. Człowiek, który prowadzi zajęcia, jak już wcześniej powiedziałem, zajęcia pięściarskie tutaj w Brześciu Kujawskim. Jarek, powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło, bo już od jakiegoś czasu tutaj w tym miasteczku sobie działacie. Działamy w tym miasteczku. Tutaj są osoby związane, zakorzenione boksem. I oni w sumie rzucili hasło, ludzie się poderwali, że tak powiem, i to wszystko, machina ruszyła. Twój brat to wszystko zaczął, prawda? Między innymi mój brat, muszę tutaj też wspomnieć nazwisko Grzegorza Katolika, który też był związany z boksem, to właśnie to wszystko zapoczątkował. Powiedz mi, Jarek, w takim razie, ile już? Jak długo to wszystko trwa? Bo tutaj przecież pamiętam, nasza telewizja też retransmitowała spory mecz bokserski pomiędzy połączonymi siłami Włocławka, Brześcia, Torunia i ten mecz był z Manchesterem United. Także boks tutaj kochają. Jak długo tutaj już sekcja działa? Sekcja jest otwarta od 3 lat, od 2007 roku. A turniej, o którym mówisz, jest co roku organizowany i to już był 11 turniej rzędu. Ale Manchester United? Manchester United to był raz międzynarodowy taki turniej, a turniej Miast Królewskich właśnie, zawsze jest co roku. Wiemy o tym, pamiętamy, bo przecież mówimy o nim bardzo często, co roku i kiedy tylko się odbywa, to o nim wspominamy. Powiedz mi, Jarek, czy sekcja bokserska tutaj w Brześciu Kujawskim już zawiązała się na tyle, że mówisz, że 3 lata, ale czy ona już zawiązała się na tyle, że można powiedzieć, że faktycznie prężnie funkcjonuje? Mamy tutaj zdolnych bokserów, którzy uczestniczą w turniejach rangi międzynarodowej, wyjeżdżają do Niemiec na mecze bokserskie. Byłem też swoim jednym z zawodników w Anglii byliśmy, gdzie właśnie też był mecz Polska-Anglia. Tylko pogratulować. Właśnie ostatnie mistrzostwa Polski juniorów. Tam wasz zawodnik zawalczył wręcz rewelacyjnie. Byliście bardzo z niego dumni, z tego co wiem. Pierwszą walkę, tak, wykazał się wielką formą, wielkim talentem bokserskim. Wygrał, zwyciężył wtedy zawodnikiem z Lublina. To był zawodnik miejscowy, tam gdzie były organizowane mistrzostwa Polski. I warto przypomnieć, no tam ten zawodnik nie wypadł nikomu spod ogona, stracę spod ogona, zauważmy to. Żaden kelner, Przemku. Był to mistrz, aktualny mistrz Polski i brązowy medalista mistrzostw Europy, także nie byle kto. W tej walce 3-2 wygrał wasz zawodnik? Wyciężył nas zawodnik. I co się stało później, że po prostu nie dał rady? Zawodnik miał nadwagę, cały czas dusił wagę i schodząc z walki miał jeszcze nadwagę, którą musiał zrzucić. I no niestety brakło tej pary. Więc Jarek, prowadzenie takiego klubu, bo tutaj z tego co rozmawialiśmy wcześniej, dwie grupy wiekowe, weź mi o tym opowiedz. Otworzyłem tutaj dwie grupy wiekowe, inicjatorem grupy był chłopczyk, który przyszedł 6 lat, Kubuś, przyszedł do tych starszych osób i tak nie bardzo wiedział co ma ze sobą zrobić, a dlatego otworzyłem tą drugą grupę. I poprzez zabawę, poprzez gry wprowadzam ten bok w życie i to mi się podoba. Myślę, że ta grupa się też coraz prężniejsza robi i coraz lepiej sobie dzieci dają rady. Ile osób jest w tej starszej, ile w tej młodszej grupie? A jest to tak około 10 osób, czasem dochodzą nowe, odchodzą, to się zmienia, ale po 10 osób jest takich stałych. Panie, no tylko pogratulować. Powiedz mi, wiele wyrzeczeń wymaga od Ciebie prowadzenia, bo Ty jesteś młody facet tak na dobrą sprawę.
mógłbyś się zajmować wieloma innymi rzeczami. Znamy się już kilka lat. Wiem, że kiedyś trenowałeś wioślarstwo, później trochę boksu. W Kanadzie byłeś też, tam trenowałeś trochę boksu. Tak na dobrą sprawę mógłbyś się zajmować różnymi innymi rzeczami, a tutaj jednak poświęcasz się, trenujesz młodzież. Dużo to wyrzeczeń wymaga od ciebie? Robię to, kocham to, także nie traktuję to w formie jakiegoś obowiązku, po prostu lubię tu przychodzić, nawet jak mam weekend jakiś wolny po prostu i to już sobie myślę o tych dzieciakach, żeby jak najszybciej do nich wrócić i poprowadzić ten trening. Rzeczywiście byłem w Kanadzie, poglądałem tam, jak szkolą zawodników. Różni się? System szkoleniowy Różni się i tak troszeczkę stamtąd rzeczy, troszeczkę rzeczy z mojego klubu pierwotnego, Tarczy, gdzie trenowałem i to wszystko staram się łączyć, brać te najlepsze rzeczy i wprowadzać w siebie na treningach. A powiedz mi właśnie, jak się układa tutaj współpraca między właśnie waszym klubem bokserskim, a włocławskim klubem bokserskim Start? No, dzieli nas tylko 15 km raptem. My tam boksowaliśmy z bratem w tym klubie, jesteśmy związani z trenerami, którzy są od zawsze, jak już wspominałeś. Kieniu Kwiatkowski, wspominałeś kiedyś, Przemku. I wjeżdżamy do nich na sparingi, sparujemy razem. Moi zawodnicy uczą się od zawodników Startu, zawodnicy ze Startu uczą się od moich i cały czas jeździmy do nich i współpraca pomyślna. Jakieś elementy szkoleniowe, które zaciągnęliście z tego, jak starzy trenerzy Startu prowadzą? Na pewno elementy rozgrzewki, to się nigdy nie zmieniło. I się nie zmieni. I się nie zmieni prawdopodobnie. U nas też się tak to zakorzeniło, że zawsze jest. Tylko że w tych innych klubach, w których trenowałem, no nie zawsze ta rozgrzewka wyglądała tak jak u nas. Powiedz, Jarek, na pewno tutaj, gdzie się spotykacie, w szkole podstawowej numer 1 w Brześciu, tak się zastanawiam, czy płacicie tutaj za tą salę, musicie właśnie ją wynajmować, dzierżawić, czy jest to jakiś, na zasadzie jakiejś tam współpracy między klubem na zasadzie tylko i wyłącznie uprzejmości pani dyrektor, z którą mam dobry kontakt i po prostu pozwoliła nam udostępnić tutaj salę. Nie mamy w związku z tym żadnych kosztów i jestem jej za to bardzo wdzięczny, dziękuję bardzo. No, wypada podziękować. Tutaj, tak jak widzę, to nie tylko chłopcy, ale dziewczyny także. Ja pamiętam, zawsze byłem przeciwko, znaczy nigdy nie tolerowałem boksu wśród dziewcząt, ale... No tak, bo kobiety jeszcze trochę to nam wszystkie sporty, kurczę, pozabierające. Boks weszły, podnoszenie ciężarów weszły. Nie wiem, czy rugby normalnie trenują. Piłkę nożną trenują, boks też się normalnie musiały na przykład. Możliwe, że gra jakaś rugby, w kaszkach grają, także nie wiadomo właściwie, kto tam gra. Ale tutaj obok się. Gdy przyszły mi tutaj dziewczyny na bok, zaczęły trenować, ja też sceptycznie zawsze do tego patrzyłem, ale gdy widzę, jakie robią postępy i mamy tutaj nawet taki jeden diamencik, nieoszlifowany jeszcze, ale już sobie radzi tą grupą wiekową, która przyszła, nawet z chłopcami wygrywa, także jest na co popatrzeć. Była już na jakichś zawodach? Jeszcze nie. Chcę ją dobrze przygotować, nie chcę żeby przegrała, ale myślę, że jeszcze u niej usłyszymy. Jarek, na pewno fajnie się oczywiście trenuje, przychodzi na treningi z młodymi, ten, w jaki sposób się realizujesz, ale no, potrzebne są jednak fundusze. Gdyby nie sponsor, mogłoby to wszystko nie funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Fundusze są potrzebne, mamy tutaj dofinansowanie, zawsze jest budżet ustalony z gminy, ale oczywiście sponsorzy też są, szukamy, jesteśmy młodymi trenerami, więc zajmujemy się już, tak powiem, całością, szukamy menadżerką też, między innymi szukamy sponsorów, tutaj sponsor z Gdańska zakupił nam z firmy informatycznej te koszulki. No, dla niego, on to zrobił dla prestiżu, pomógł nas tutaj, cała grupa dostała też koszulki, jest tutaj logo firmy jego,
no, można w ten sposób wypromować. Ale to się tak zastanawiam, człowiek z Gdańska sponsoruje klub z Małego Brześcia Kujawskiego, jakiś kolega, znajomy? Znajomy, bardziej to dla prestiżu to zrobił, ale zapraszam dla firmy tutaj miejscowe, które chciałyby się w jakiś sposób wypromować i zasponsorować nasz klub, to oczywiście można to zrobić i jest wiele sposobów na to. Wystarczy się skontaktować z nami, tak, z naszym klubem. No cóż, proszę Państwa, dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, w szkole podstawowej numer 1, gdzie odbywają się zajęcia pięściarstwa, prowadzi je razem z bratem tutaj ten młody człowiek, który był ze mną, który był moim gościem. Gościem też była jego grupa wspaniałych ludzi, którzy tutaj trenują. Nic dodać, nic ująć, tak jak powiedziałem, odwiedzamy ludzi z pasją, odwiedzamy ludzi, którzy są absolutnie oddani swojej sprawie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Jarek Kapeliński i jego podopieczni. Dziękuję, to był program Sport Cafe. Zapraszam za tydzień. Zaklop, na wyprostu zewnątrz.